Cześć, witam wszystkich na kolejnej lekcji. Zanim sobie powiemy o zjednoczeniu Polski, ogólnie wrócimy do Polski trochę z tych zagranicznych wojaży, porozmawiamy sobie dzisiaj o sytuacji, jaka miała miejsce w państwach sąsiadujących z Polską w wieku XII i XIII. Przede wszystkim wiek XII i XIII to okres, kiedy władza cesarska znacząco już słabnie na skutek po prostu dużych ambicji też możnowładców, coraz potężniejszych książąt w jej zakresie, no i także chęci innych państw od zrzucenia jakby tego ciężaru tego cesarza i jego zwierzchnictwa. W połowie też XII wieku rozpoczyna się ekspansja niemieckich książąt na wschód, kiedy to Albrecht Niedźwiedź podbija kraj Stodoran, to był kraj słowiański, i tym samym Albrecht Niedźwiedź tworzy tam Marchię Brandenburską. Jego następcy wykorzystali jakby to miejsce do późniejszych napadów na Polskę. Zajęli m.in. ziemię lubuską, Pomorze Zachodnie i Wielkopolskie. Tutaj szczególnie na Pomorzu Zachodnim jakby ta Brandenburczycy szczególnie się rozwijali. Te ziemie podbite nazwano w 1207 roku tak zwaną Nową Marchią. Sprowadzano tam także osadników, głównie oczywiście niemieckich. A w XIV wieku jakby celem Brandenburczyków stał się oczywiście Gdańsk jako największe miasto portowe w tamtym rejonie, takie bardzo strategiczne. W 1201 roku zajęte są także Inflanty, gdzie stworzone jest miasto Ryga. Są tam walki oczywiście z plemionami Bałtów, z Łotyszami. I zostaje utworzony tam w celu walki z poganami zakon kawalerów mieczowych. Go możemy sobie zapisać, może tutaj zakon kawalerów mieczowych. Takie hasła zawsze lubię zapisywać, bo później one bardziej się wbijają przez to powtarzanie non-stop i właśnie wolne pisanie, one się powtarzają, przynajmniej wchodzą do głowy. Kolejnym tutaj dużym problemem oczywiście właśnie są te wspomniane plemiona Bałtów, do których m.in. należeli Łotysze, Litwini czy Persowie. Tak, właśnie Litwini nie byli Słowianami, tutaj takie ważne zaznaczenie. Oni też nękali tutaj granice Polski, no i do obrony tych granic, jak sobie już wspomnieliśmy, Konrad Mazowiecki sprowadza krzyżaków w roku 1226. Wcześniej krzyżacy byli wcześniej byli w Ziemi Świętej, później zauważyli, że krucjaty wcześniej upadną, wrócili do Europy, no i tutaj jedyne krucjaty mogą być organizowane tak naprawdę na Słowian pogańskich. No i trafili na Węgrzech, gdzie Andrzej II zauważył, że oni będą robili różne tutaj, mówiąc kolokwialnie, machloje, i w 1225 roku ich wypędził, no i akurat znaleźli zagospodarowanie tutaj na polskiej granicy. Umowa była taka, że mieli bronić Polskę przed barbarzyńcami, tutaj ich podbijać, ale ziemię, mieli jakąś swoją ziemię stale przydzieloną, ale musieli to, co podbiją, musieli oddawać Polsce, a ziemia chełmińska zostawała ich. No, w 1237 roku zakon połączył się z zakonem kawalerów mieczowych, zakon krzyżacki, no i tworzył on już bardzo silne, strasznie dobrze zorganizowane państwo z niesamowitą administracją, bardzo dobrym wojskiem. Sami bracia rycerze stanowili mniejszość, bo było ich około 1000, ale ich podział jakby administracyjny i tak dalej sprawiał, że bardzo łatwo zarządzało się tym państwem, które było podzielone na komturie, i także władzę sprawował zwierzchnią wielki mistrz. No i on wydzielał urzędy lokalne, a także urzędy centralne. No i one już kolejno tam zarządzały tymi rejonami. Nie będziemy się w ten temat jakby wgłębiać, bo to jakby można było zrobić na ten temat osobny filmik. Także krzyżacy, to jest ważne, mieli wsparcie i papiestwa, jako że krzewili chrześcijaństwo, a także Europy Zachodniej, jako że dużo ochotników, rycerzy uczestniczyło w ich wyprawach na Słowian.
W 1230 roku, 1283, w tym okresie trwał właśnie ten największy rozrost ich państwa, co widzimy sobie ładnie na mapie. A w 1309 roku przeniesiona została stolica z Wenecji do Malborka. To jakby już taki okres, że oni już ewidentnie się tutaj zadomowili w tych terenach. W tym czasie w Czechach rządziła dynastia Przemyślidów. Tylko tak naprawdę Czechy już od wczesnego średniowiecza były lennem cesarstwa, nie były państwem już znaczącym, tak jak wcześniej. Ale w trakcie XII wieku następuje zjednoczenie Czech. Później Przemysław Ottokar II powiększa znacząco granice Czech, między innymi o Austrię. No, jego następcą będzie Wacław II, o którym jeszcze sobie powiemy w przyszłym filmiku. Na Węgrzech za to rządzi w tym czasie dynastia Arpedów. Tutaj Węgry zdecydowanie się powiększają, zajmują Chorwację, Dalmację, Słowację, nawet Siedmiogród. Władzę sprawował także w pewnym okresie Andrzej II, który nie był już takim dobrym władcą. I on w 1222 roku, żeby utrzymać swoją władzę, 1222 rok, Andrzej II... Andrzej II, średnik, wydaje złotą bulę. Był to tak naprawdę taki pakiet, można powiedzieć, pakiet przywilejów, to jest A, pakiet przywilejów, między innymi zwalniał możnowładców z podatków, zagwarantowywał im wolność przed sądem i inne różne przywileje, a także jego nieprzestrzeganie powodowało, że mogli oni odmówić posłuszeństwo po prostu władcy, czyli rzecz dla władcy niewyobrażalna. A teraz przejdźmy tutaj, pewnie wszystkich ciekawi już od początku, tutaj ta mała postać, którą widzimy w rogu. Oczywiście ta mała postać była wielkim człowiekiem. Był to Temujin, taka nazwa charakterystyczna. Możemy sobie zapisać najpierw z boku Temujin. Temujin. Lub tutaj, żeby było bardziej jasne, on przybrał nazwę Chingis Hana. Chingis Khan. No i myślę, że już każdy tą nazwę kojarzy. Był to wódz, który zjednoczył Mongołów. Oczywiście wcześniej Mongołowie to była grupa plemion rządzonych właśnie przez Hanów. On się ogłosił tym największym, najpotężniejszym i na początku XIII wieku zjednoczył plemiona mongolskie. I tutaj zajęli oni w podbojach olbrzymie, olbrzymie tereny, tak jak tu widzimy. Także zajęli między innymi Chiny. Tutaj doszli prawie aż do Indii, zajęli dużą część Turcji, a także, co jest ważne, Rosji. Ich imperium opierało się na, wbrew pozorom, wbrew od brutalnej, brutalnie prowadzonej bardzo walki, której byli bezlitośni, także plądrowania, Mongołowie przyczynili się do rozwoju handlu z Bliskim Wschodem, między innymi wtedy tutaj szlaki handlowe były dobrze przez nich chronione, a także mieli oni dobrze, sprawną bardzo administrację, także byli tolerancyjni wobec ludów podbitych, nie narzucali jakby swoich obyczajów i kultur. W 1233 roku ma miejsce bitwa nad Kałką, nad rzeką Kałką. Napisałem sobie samą B. Bitwa nad rzeką Kałką. Rzeką Kałką. W niej to zjednoczone wojska książąt ruskich próbowały odeprzeć atak Mongołów. Oczywiście to się nie udało. No i jakby tak naprawdę Ruś tutaj padła opresją Mongołów. Przez to tak naprawdę przez 200 lat był to okres strasznego zacofania. Ruś była całkowicie odcięta od wcześniejszych bizantyjskich korzeni, kontaktów w ogóle z Europą. Strasznie się cofała. W 1220, tutaj przepraszam, jest mój błąd, to jest 23. 1223, nie 1230, czyli mój błąd, przepraszam. W 1227 roku umiera Chingis Khan, czyli krzyżyk Chingis Khan, który uprzednio, jeszcze przed swoją śmiercią, dzieli państwo. Tutaj, tak jak widzimy, na te obszary.
I ten obszar zaznaczony na żółto został nazwany tak zwaną Złotą Ordą. No, to mówię, całość się nie utrzymała jako jedność, no ale Złota Orda też sprawowała władzę nad Rusią. I Rusia tu musiała płacić tybut Złotej Ordzie, a także Złota Orda udzielała dopiero jarłyku. Możemy sobie zapisać to hasło jarłyk. Była to pisemna zgoda chanów na to, na osobę, która ma objąć władzę na Rusi. Po prostu dzięki jarłykowi mogła ona rządzić. Oczywiście Tatarzy, także tak jak tu widzimy, i tutaj dużo osób pewnie kojarzy Hejnał Mariacki, tutaj te legendy, Tatarzy zapuścili się także na tereny Polski, ale to był na tereny Śląska, ale jakby skończyło się tylko na splądrowaniu i ucieczce, bardziej się oni skupiali na Węgrach, a cały atak miał właśnie zapobiec przybyciu wojsk polskich na pomoc Węgrom. No i po tym ataku właśnie tutaj między innymi była polskie rycerstwo w ogóle nie dawało rady. I tutaj taka dość ważna bitwa w tym okresie 1241, bitwa pod Legnicą, możemy sobie zapisać samo Legnica. O tyle ważna, że ginie w niej Henryk Pobożny, który był właśnie jednym z pretendentów, który mógłby zjednoczyć Polskę, no ale wiadomo, plany legły w gruzach, kiedy to Henryk Pobożny po prostu zginął na polu chwały. No i to tyle jakby w tym temacie i zachęcam do obejrzenia następnego odcinka, także odsyłam do poprzednich. Dziękuję za uwagę.